Czy na pewno wszystko macie? Tak, na pewno. Tylko pamiętajcie, idźcie w miejsce, które dobrze znacie. Tak, ja znam bardzo fajne miejsce. Będzie dobrze. Tylko nie kładźcie się za późno spać. Och. A jak to na szkole? Nie martwcie się, zostały wyczyszczone bardzo wcześnie rano, także jest okej. Naprawdę, no, jakby były w spa te nasze konie. Prawda? Tak. Wykąpane, wyczyszczone, kopytka po prostu lśnią. Także nie musicie się martwić. To dobrze. To my już będziemy ruszać. Świetnie. Miłego weekendu. Dzięki. Dobra, to chodźmy. To gdzie ty nas zamierzasz? Dowiecie się. Dalej, Tornado. Ha! Prrr. Dobrze. Chodźcie tutaj. Ej, poczekaj. Wow. Jak tu ładnie. Ola, chodź! Idę! Talibany, no ruszaj! Ej. Wow! Ale fajnie, jak tu jest ślicznie. Chyba tu jeszcze nie byłam. Ale ładnie. Właśnie dlatego chciałam tutaj przyjść. Kiedyś wybrałam się tutaj na przejażdżkę. Nie, o wow! Tutaj w nocy byłoby po prostu wspaniale. Czy tutaj kiedyś nie było nasze pastwisko? Było. Ale teraz są przeniesione i jest całkiem ładnie. I właśnie idealne do domku. Kiedyś właśnie tutaj przyjeżdżałam i zostałam na noc. Było przepięknie. Dobra, teraz spakujmy się. Może się wybierzemy na przejażdżkę. Przecież już się rozpakowałyśmy. Czy nikt tutaj nie przyjdzie i na przykład czegoś się podje? Co ty gadasz? Przecież tutaj nikogo nie ma. Jest jeszcze przed południem. Jak wrócimy, to już będzie... Myślę, że wrócimy około 16 i to już będzie ciemno. Nie martwcie się, na pewno nic tam się nie stanie. Najważniejsze to wrócić tuż przed zmrokiem, żeby właśnie zwierzęta nie przyszły. Masz rację, bo zwierzęta zawsze wychodzą w nocy. Dobra, zgadzam się. W sumie przyda się koniom trochę ruchu. Chodźmy. Wow, Marta, nie sądziłam, żeby dało mi zniecić ogień. No cóż, na kilku obozach się było. Bardzo fajnie. Ciepło przynajmniej jest. Ten wieczór. Może poopowiadamy sobie jakieś historie. Tak, ja mam taką straszną. O. No dobra. To opowiadaj. No nie wiem. Nie przestraszycie się? Nie, spoko. Dobra. Był podobno w tym lesie, niedaleko jest las i podobno w nim widziano wielką stopę. Koniec. To tyle? Tak tylko słyszałam. Aha, okej. Okay. Opowiedz, poopowiadajmy sobie coś innego. Możemy też sobie poopowiadamy historię. Wiecie co? Tak naprawdę to... Od bardzo dawna chciałam, w szczególności tobie, Tornado, opowiedzieć swoją historię. Swoją? To dalej, opowiadaj. Właściwie chciałam zrobić wszystkich koniach, ale najpierw może mogę zacząć od was. Nie wiem, jak to przyjmą inni. Tak. To dobry pomysł. Czynaj. Okej. Okay. Więc wszystko zaczęło się
o moich narodzinach w Krainie Duchów. Byłam bardzo mała. Nasza wioska była bardzo taka, miała właśnie czarne niebo, wszędzie była mgła, a domy właśnie były zrobione z mgły i wielu innych. No, ogólnie wszystko było z mgły. I wszystkie konie były przezroczyste albo właśnie bardzo jasno siwe. I wszystko wyglądało bardzo pięknie. Moja rodzina to była rodzina królewska. Moja mama była królową i rządziła całym królestwem. Kiedyś moi rodzice mi powiedzieli: Kochana córeczko. Tak, mamo? Jak skończysz 18 lat, to jak każdy z nas, dostaniesz swój medalion, który będziesz musiała chronić przed złymi istotami. Tak jak my. A dlaczego musimy chronić takie wisiorki, żeby nie trafiły do kogoś złego, kto mógłby wykorzystać ich moc do zrobienia czegoś naprawdę złego, nawet do zniszczenia świata. Rozumiesz? Tak, rozumiem. I właśnie kiedy będziesz pełnoletnia, to wtedy dostaniesz swój. Wisior mojej mamy był najpotężniejszym wisiorem w całej naszej krainie. Dlatego każdy poddany traktował ją jak naprawdę wielką królową. I medalion nie tylko dawał jej nieśmiertelność, tak jak wszystkie medaliony, ale także sprawiał, że miała wielkie serce oraz była godną następczynią po swojej matce. Wisior ojca, mojego ojca, też był dosyć potężny. Też dawał mi śmiertelność, tak jak każdy, ale także dodawał mojemu ojcu odwagi, kiedy wychodził na jakąś bitwę albo musiał wyjaśnić jakiś konflikt. Wtedy dodała mu odwagi. Ja jako mały ziewak nie wiedziałam jeszcze, jaki medalion dostanę. I nawet nie wiedziałam, jak to będzie, kiedy będę go strzec. Cały czas nad tym się zastanawiałam. I nie wiedziałam, co zrobić. W końcu postanowiłam się jeszcze czegoś zapytać. O, cześć skarbie. Coś chciałaś zapytać? Tak. Bo słyszałam, opowiadałaś mi kiedyś, że kiedyś był taki koń, co jak dostał swój medalion, to zamienił się w kamień. Czy to prawda? Tak, bo niby jest to legenda, ale wszystko jest prawdą. Kiedy koń duch dostanie swój medalion, to na jakiś czas zostaje on głazem. Czyli, co ja powiedziałam, no, posągiem, o. Na pewien czas zostaje posągiem. I dopóki ktoś, jakiś koń o czystym sercu, nie dotknie tego posągu, to ten nie zostanie odczarowany. O! Właśnie dlatego żyjemy i mamy nieśmiertelność. Kiedy jakiś zwykły koń o czystym sercu dotknie nas, albo dotknie naszego wisiorka, to wtedy powracamy do życia, właśnie w krainie duchów. Wow, to fajnie. No i pamiętaj, jak dorośniesz, to dostaniesz swój medalion i ktoś może kiedyś właśnie ciebie odczaruje i będziesz mogła tutaj wrócić, żeby rządzić królestwem. Tak, ale w końcu miało się zdarzyć coś,
co sprawiłoby, że już nigdy bym nie mogła tam być. Pewnego dnia do naszego zamku przyleciał niespodziewany gość. Ognisty koń! Witajcie, królowo i królo, krainy duchów. Jak ty się w ogóle tutaj dostałeś? Przecież ty nie masz tutaj wstępu. Nie możesz mnie przestraszyć, a poza tym nieważne jak tu dotarłem. Ja przyszedłem po... Ani kroku dalej! Wow! Ale to mocne. Wiedziałem, że jest mocne. Ja chcę to mieć. Nigdy! O, jaki słodziak. Zostaw ją. No tak, nie obchodzi mnie ona. Ja przyszedłem tylko po swoją rzecz. Po twoją? To jest przecież moje! Och, no tak, oczywiście. Wiem. Ja wszystko wiem o was. Każdy z waszych wisiorów posiada wiele zdolności, ale twój jest najpotężniejszy. Tak, bo zanim ja do tego dostałam, to nosiła go moja matka. Jak moja matka go miała, to ona go dostała od swojej babci. Od swojej mamy. Aha, i tak jest z pokolenia na pokolenie. Jakieś to słodkie. Tak. I to jest wielka tradycja. Jeszcze go dodaje mi mój wisior? Do odwagi, żeby niszczyć takich jak ty! Au! Odwagi? Naprawdę? Uważasz, że jesteś taki potężny, że potrafisz mnie pokonać? Nigdy. No dalej. Oddajcie mi ten wisior, albo wasze piękne miasto zginie w płomieniach. Co wybieracie? W skarbie. W tej sytuacji nie wiem, co mamy zrobić. Możesz dać nam minutę? Tak, ale tylko jedną. Zaczynam liczyć. 60. Skarbie. Nie możecie mu dać zniszczyć naszego miasta. Chyba nie mamy wyboru. Jeżeli on dostanie w ręce ten swój wisior, to ja nie wiem, co on z nim zrobi. Ja bym wolała mu go dać. Co? Chcesz złamać świętą przysięgę? Chyba byś tak nie zrobiła. Ale to może być jedyna szansa, by uratować miasto. Czy nie tak postąpiłaby prawdziwa królowa, że zamiast zachować sobie wisior, który jest ważniejszy dla niej niż poddani? Czy oddać wisior komuś złemu, żeby uratować miasto? Chyba będziesz wspaniałą królową. Ognisty koniu? Tak. To należy do ciebie. I teraz proszę, odejdź stąd. Na zawsze. Tak? Dobrze. Odejdę. Ale najpierw chciałbym ci jeszcze podziękować. Dobrze, a jak? Zaraz się przekonasz. Nie sądziłam, że tak łatwo mi dasz ten wisior. No cóż, teraz popatrz. Och, jaki piękny widok. Ognisty koń był podstępny. Chciał odebrać królowej wisior, mojej mamie wisior, ale potem użył go, żeby zniszczyć nasze miasto.
Miasto było w płomieniach. Moja mama była naprawdę zawiedziona. Było jej tak smutno, że nie wiedziała co robić. Kochanie, musisz uciekać. Dlaczego? Uciekaj! Jak najdalej możesz. Zaraz nic nie będzie z naszej krainy. Musisz uciekać. Znajdź sobie jakieś miejsce. Jak dorośniesz, to znajdź sobie wisior. Oby szybko. Dlaczego? Bo jeśli duch po ukończeniu 18 lat nie znajdzie szybko jakiegoś wisioru, to może zniknąć na zawsze. O nie. Leć, szybko. Nie ma chwili do stracenia. No właśnie. Mamo! Mamo! Uciekaj, kochanie. Rób to, co mama. Rób, co ci mama powiedziała. Ale ja się boję. Ja nie chcę. Wiem, że na razie się boisz, ale nie możesz się poddawać. Idź. Ale gdzie ja mam pójść? Nie martw się. Mimo, że jesteś mała i pochodzisz od rodziny duchów, to jednak możesz podróżować po świecie. My już nie możemy. Tato! No i co? Uciekasz stąd? Czy ja też mam cię zamienić? Ale nagle zauważyłam jedną rzecz. Wisiel mojej mamy przepołowił się. Ale ognisty koniu, zobacz. Coś ty zrobiła! Ale jak to... Okazało się, że wisior mojej mamy, kiedy trafi do niewłaściwej osoby, rozpada się na dwie części. To musiał być jakiś cud, który sprawił, że jednak mam w sobie odwagę. Uciekam stąd. Ale nie, oddaj mi to! Ognisty koń nie biegł za mną na szczęście. A ja biegłam najdalej jak tylko mogłam. Razem z jedną częścią wisioru mojej matki. Jednak nie wiedziałam co zrobić. I aż w końcu trafiłam do pewnej wioski, w której było jedno drzewo, które bardzo mi się spodobało. Było bardzo magiczne. Tego postanowiłam, że tutaj zamieszkam. I zostanę tutaj aż do ukończenia 18 lat. A resztę historii chyba jeszcze znacie. Ale co się z tobą stało? Byłam w tej wiosce aż do ukończenia 18 lat. Ale co się z tobą stało po tym, jak ukończyłaś 18 lat? Co zrobiłaś i gdzie znalazłaś swój wisior? To opowiem wam jutro. Bo już się zrobiło ciemno, a powinniśmy iść spać. Ale my chcemy usłyszeć dalszą część. Tak, ale przecież zostajemy też, przecież zostajemy tutaj na cały weekend. Spokojnie. Opowiem wam tylko jutro wieczorem, okej? Okay? A, dobrze. Dobrze, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że możesz ją potem opowiedzieć się całej naszej społeczności. O, dziękuję. Chodźmy spać.